Cześć, witajcie w nowym vlogu. Na początku chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem. Bardzo mi miło i cieszę się, że Wam się on podobał, że trasa Wam się podoba, że przyniósł Wam troszeczkę spokoju. Chciałabym też jeszcze na początku zaadresować kilka tych negatywnych komentarzy, które zarzuciły nam, że ignorujemy to, co dzieje się na Ukrainie. Otóż, moi kochani, chciałam przypomnieć jeszcze raz, że to, że my dalej tworzymy na chwilę obecną, nie jest wyrazem naszej ignorancji, a wręcz przeciwnie. Jest owocem tego, że potrzebuje się czymś zająć i nie myśleć tylko i wyłącznie o Ukrainie, nie tylko sprawdzać newsy. Więc po uzgodnieniu z Wami stwierdziliśmy, że Wam też przydadzą się spokojniejsze vlogi, vlogi z Portugalii, dzięki którym mam nadzieję będziecie mogli się trochę rozerwać, zrelaksować. A ja dzięki temu mam motywację, żeby właśnie dalej kręcić. My o tym nie mówimy za wiele, ale my też włączamy się w działania pomocowe dla uchodźców i dla Ukrainy. Jakoś do tej pory nie miałam potrzeby, żeby o tym mówić, ale może to już jest właściwy czas. Mimo, że jesteśmy w Portugalii, ja zaangażowałam się w pomoc fundacji. Chodzi o fundację Salam Lab, która działa m.in. na rzecz właśnie pokoju, która pomaga uchodźcom. Ja robię dla nich po prostu Excele, wypełniam różne dokumenty i mimo, że jest to taka drobna, mrówcza praca, to wiem, że dzięki temu, że ja to robię tutaj zdalnie, to ktoś tam na miejscu ma parę rąk, którą może właśnie pomagać bardziej fizycznie. Oprócz tego oczywiście angażujemy się w różnego rodzaju zbiórki finansowe, ale ja po prostu nie czuję się kompetentna, żeby Wam mówić teraz w tym momencie, gdzie macie się angażować, jak macie się angażować, bo myślę, że każdy musi to ocenić sam i robić tego według własnych zasobów. Myślę też, że być może za jakiś czas, kiedy cała sprawa stanie się mniej medialna, może właśnie wtedy będzie czas, żebyśmy naszej platformie oddali miejsce, żeby też zachęcać do włączania się w zbiórki. Na tę chwilę czuję, że po prostu że jest tego bardzo dużo i że wszyscy o tym wiedzą. Także ufam Wam, zakładam, że po prostu podejmujecie dobre decyzje, decyzje zgodne z sercem. No. W dzisiejszym vlogu zapraszam Was na spacer po Portimão. Portimão to jest takie wyjątkowe i ciekawe miasto i my właściwie odkąd przyjeżdżamy tutaj zimować do Portugalii, prawie zawsze wpadamy do Portimão, ponieważ tutaj toczy się też zwykłe życie. To nie jest tylko miasto turystyczne. Tutaj mieszka bardzo dużo Portugalczyków, są szkoły, jest szpital, są galerie handlowe, różnego rodzaju sklepy specjalistyczne, warsztaty samochodowe, co jeszcze? Jest wielka plaża, na której można surfować, dużo restauracji, no i dużo miejsc, gdzie można się zatrzymać. Także my często tutaj wpadamy, żeby właśnie załatwić jakieś sprawy. Dlatego Portimão jest takim miastem, które wydaje mi się, że zarówno vanlifersi odwiedzają, bo jest gdzie się tutaj zatrzymać i co robić, ale też dużo osób wybiera się tutaj albo być może zastanawia się, czy się tutaj wybrać na jakiś urlop czy wakacje. I właśnie pod tym względem dzisiaj chciałam Wam pokazać Portimão, co można tu robić, gdzie można pospacerować, gdzie można coś zjeść i gdzie można się zatrzymać vanem. To co, zaczynamy. Ten żółtawy osad, który widzicie na naszym vanie, to jest piasek. Piasek, który przyleciał z nad Sahary razem z wiatrami. Ostatnio, mimo że prognoza pokazywała piękne słoneczne dni, to było cały czas pochmurno, więc myślę, że to był także skutek tej burzy. Natomiast widzę, że dzisiaj się przejaśnia, także dobra nasza, być może uda nam się złapać trochę słońca. Czy zobaczcie, gdzie stoimy. Dzisiaj zostawiamy vana na parkingu, bo stąd mamy wszędzie blisko. Łukasz zaraz idzie załatwiać różne sprawy. No, ja idę z Wami na spacer. Jeśli chodzi o to, gdzie zatrzymać się w Portimão, no to jeśli przyjeżdżacie vanem, w sezonie niskim można zatrzymywać się w bardzo wielu miejscach. Tak jak widzieliście, nasz van stoi teraz na parkingu. Tutaj za mną też widzicie na parkingu miejskim zgromadzone kilka vanów i kamperów. Oprócz tego mamy świetną miejscówkę, którą mogę Wam polecić z czystym sercem. Jest ona do znalezienia na Park Fortnite. Znajduje się ona na obrzeżach Portimão. Jest to kawałek ziemi w sąsiedztwie hoteli, ale ten kawałek należy do kogoś prywatnego.
bezpiecznego. Także policja nie wygania stamtąd. Olbrzymim plusem jest bliskość plaży i oceanu, także serdecznie polecam Wam tamtą miejscówkę, bo jest ona sprawdzona i super przyjemna. Natomiast jeśli przyjeżdżacie bez kampera, no to wtedy macie do wyboru olbrzymią ilość hoteli, Airbnb, apartamentów i tak dalej. I jeszcze chciałam od razu wspomnieć o tym, że jeśli przylatujecie do Portugalii, to żeby dostać się do Portimão macie kilka możliwości. Możecie wynająć samochód i taką opcję polecam dla osób, które planują zostać troszeczkę dłużej w Portugalii, na przykład tydzień, dwa. Natomiast jeśli jest to krótki pobyt albo wiecie, że będziecie głównie zatrzymywać się w Portimão, to możecie z lotniska Faro dostać się tutaj autobusem albo pociągiem. Nasz spacer po mieście Portimão zaczynamy od placu 1 Maja. Chcę Wam pokazać, że Portimão, mimo że na pierwszy rzut oka widać w jego panoramie przede wszystkim wysokie budynki, to także stare miasto pełne klimatycznych, niewysokich, białych domków oraz kamienic pokrytych azulejos. Portimão zostało założone w XVI wieku i kiedyś nazywało się Vila Nova de Portimão. Do dziś została już tylko nazwa Portimão. No, no, falo portugués. A pequeno. Ok. Ciao. Bom dia. Tacy są właśnie Portugalczycy. Ja im mówię, że ja nie mówię po portugalsku, ale im to w ogóle nie przeszkadza. Jak ma ochotę gadać, to gada. Dobra, wracając do Portimão, na czym ja skończyłam? Aha, kiedyś nazywało się Vila Nova de Portimão. Dzisiaj została tylko nazwa Portimão. I co? Zaczynamy spacerek, pokażę Wam klimatyczne uliczki i pójdziemy na market, który jeszcze jest otwarty. Spacerując po Portimão nie sposób nie dotrzeć do jego głównego placu, czyli Praça da República. To tutaj toczy się życie miasta, to tutaj odbywają się różne święta. My mieliśmy okazję na przykład oglądać wspólnie z mieszkańcami transmisję wyścigów Formuły 1 w zeszłym roku. Tutaj jest właśnie obok kawiarnia, do której zresztą idę zaraz na kawkę, ale zanim nastąpi, chcę Wam jeszcze powiedzieć, że tutaj również przy tym placu znajdują się dwa znane kościoły. Jeden z nich to kościół jezuitów, a drugi to kościół Matki Bożej. A teraz kawka. Znajdujemy się teraz na deptaku przy rzece Arade. Chciałam Was tutaj zabrać, ponieważ jest to bardzo fajne miejsce, gdzie można wybrać się na spacer, pojeździć na rowerze, popatrzeć na
widoczki na przeciwległe miasteczko Ferragudo. Kawałek dalej za mną znajduje się też duży plac z fontanną, także miejsce idealne, pełne knajpek i kawiarni, idealne właśnie, żeby sobie tam usiąść i coś zjeść albo napić się kawki. Jesteśmy tutaj jeszcze z jednego powodu, ale zanim Wam o nim opowiem, to chciałam Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż tutaj znajdują się w zasięgu mojego wzroku dwa kominy i to są pozostałości dawnych fabryk, które tutaj się znajdowały. Dzisiaj z tych fabryk już nie ma za wiele, ale kominy zostały. Dlaczego? Ponieważ na tych kominach gniazdują bociany. I właśnie ze względu na nie te kominy pozostały, także jest to taka fajna i ciekawa pamiątka po tamtych czasach. No i przykład, jak może miasto koegzystować ze zwierzętami. Chciałam Was tutaj zabrać również dlatego, że znajduje się tutaj Muzeum Portimao. To ten budynek, który za mną widzicie. Jest to stara fabryka, która została odnowiona, no i obecnie właśnie spełnia funkcję muzeum. I główna ekspozycja dotyczy pracy w tej fabryce, ponieważ było to miejsce, gdzie ryby zamykano w konserwach, w puszkach. Portimao, jak większość portugalskich miast, trudniło się właśnie handlem rybami i rybołówstwem, a pod koniec XX wieku zasłynęło właśnie z tego, że wysyłało te konserwy rybne praktycznie na cały świat. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe muzeum, bo pokazuje warunki, w jakich żyli, mieszkali, pracowali kiedyś mieszkańcy Portimao. To, co zwróciło moją uwagę, to fakt, że właśnie wewnątrz tej fabryki pracowały głównie kobiety. Mężczyźni zajmowali się połowem, tutaj statki wpływały. Ryby były wyładowywane do takich koszyczków, które za pomocą takiej specjalnej linii trafiały do fabryki i tam właśnie kobiety zajmowały się oczyszczeniem, przygotowaniem i zamykaniem tych rybek w konserwy. Była to dosyć trudna praca, przede wszystkim bardzo długa i bardzo żmudna. Z tego, co pamiętam, to kobiety pracowały tutaj nawet po 12 godzin, dlatego na terenie fabryki znajdował się taki mini żłobek przedszkole, żeby kobiety właśnie mogły przychodzić tam z dziećmi i miały je gdzie zostawić. Oprócz ekspozycji poświęconej przetwórstwu rybnemu, zobaczycie tam także wystawę poświęconą wykopaliskom archeologicznym i znaleziskom z czasów osadniczych, które na tym terenie znaleziono. Oraz znajdziecie tam jeszcze inne ekspozycje. To, co mnie zapadło w pamięć, to to, że była tam jedna wystawa poświęcona temu, jak tworzy się statki, a właściwie takiej ciekawostce, że drzewa ścinane były w odpowiedniej fazie księżyca. Dzięki czemu według tradycji to drewno miało lepsze właściwości, było bardziej plastyczne. Robiłam mały research na ten temat i naukowo nie jest to jeszcze potwierdzone, ale tak jak wspominałam, była to tradycja. Wejście do muzeum kosztuje 3 euro. Czas, jaki trzeba mu poświęcić, to mniej więcej godzina. Dobra, znajdujemy się teraz w marinie. Przyjechaliśmy tutaj, żebym mogła Wam pokazać przede wszystkim, że jest to kolejne fajne miejsce na spacer. Miejsce, gdzie można spędzić trochę czasu. Ale ja przychodzę tutaj przede wszystkim dlatego, żeby popatrzeć na kraby i na rozgwiazdy. Z tego, co wyczytałam, jest to światowej klasy. Marina ma bardzo dobre oceny i przede wszystkim ze względu na to, że jest tutaj dosyć głęboko, mogą tutaj wpływać zarówno jachty, duże statki, motorówki i tak dalej. Dobra, a teraz szukamy krabów i innych żyjątek wodnych. Dotarliśmy do ostatniego miejsca naszej wycieczki, czyli do plaży Praia da Rocha. Konkretnie znajdujemy się w twierdzy, której patronką jest Święta Katarzyna. I ta twierdza kiedyś broniła wpłynięcia do portu Portimao, a dzisiaj jest świetnym miejscem widokowym, z którego rozpościera się niesamowita panorama na całą plażę. Praia da Rocha ma długość
około 1 km i wzdłuż niej na środku poprowadzona jest drewniana kładka, przy której postawione są restauracyjki i kawiarnie, także jest tutaj co robić. Oprócz tego słynie ona jako świetna plaża do sportów wodnych, także można tutaj spotkać windsurferów, ludzi, którzy pływają na foliach, na takich malusieńkich żaglówkach i przede wszystkim w okresie zimowym surferów. To miejsce jest idealne do nauki surfingu, ponieważ woda jest tutaj stosunkowo płytka, a na dole można wypożyczyć deski, pianki, a także umówić się z trenerem, który będzie nam udzielał lekcji. Na koniec chciałam Wam jeszcze powiedzieć jedną informację. Otóż powyżej plaży Praia da Rocha znajduje się kolejny deptak. Deptak idealny na spacer. Przy nim znajdziecie oczywiście dużo restauracji, knajp, a także hoteli. To tyle na dziś, moi drodzy. Bardzo jest mi miło, że spędziliście ten kawałek niedzieli czy innego dnia właśnie tutaj ze mną. Jeśli macie jakieś pytania co do Portimao czy jakichś innych kwestii, to śmiało piszcie w komentarzach. Dajcie mi również znać, które miejsce podobało Wam się najbardziej. Widzimy się w kolejnym vlogu. Ja w imieniu swoim Łukasza żegnam Was już dzisiaj. Życzę Wam dużo, dużo, dużo spokoju. Bardzo mocno Was pozdrawiam. Przysyłam całuski. Trzymajcie się. Cześć.